Ja się nazywam Henryk Bujec. Zostałem poproszony, żeby poprowadzić wycieczkę. Chyba to jest pierwsza. Jeszcze nie ma deregulacji tego zawodu oprowadzacza, więc to jest nielegalne. Bo dopiero minister Gowin szykuje, żeby każdy mógł oprowadzać. I ta rolnica ideologiczna będzie nielogiczna, bo trudno by było tak po kolei teologicznie włożyć. Trochę zaczynamy od końca, nie od początku. W tych wydarzeniach w większości, będę mówił, brałem udział, nie we wszystkich, ale w większości brałem udział. Tu 6 lutego 1989 roku zebrała się tak zwana drużyna Solidarności, to różnie można powiedzieć, działacze Solidarności, na takiej konferencji prasowej, tu jest taka mała aula była w tym miejscu, dziekan Wydziału Socjologii, profesor Szacki, zgodził się, bo to Solidarność była jeszcze nielegalna, bo została zniesiona przez stan wojenny, a przywrócona dopiero po okrągłym stole. W tym czasie jeszcze była formalnie nielegalna, ale już było uzgodnienia wstępne dotyczące, że będzie okrągły stół. No i my szykowaliśmy się do okrągłego stołu. Chodzi o to, żeby nie poszła jaka zbieranina, tylko żeby ludzie jakoś byli, dali sobie radę przy tym okrągłym stole. To jeszcze potem opowiem jeszcze tam w dalszym miejscu. I to było takie spotkanie przed wejściem, żeby się nie zebrać. Ja czytałem listę obecności i każdy mówił, jestem profesor Samsonowicz, jestem i tak dalej, Wałęsa jestem. Potem była konferencja prasowa, są zdjęcia z tego, może było gdzieś pokazać, bardzo takie fajne. Za stołem siedzi Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, no i w ogóle jest tak... Z tej auli, tak, są zdjęcia. Karta, czy nie? No, w różnych miejscach są, tak. Dziennikarze zagraniczni, oczywiście polskich tu nie było, ale zagraniczni byli. Zadają pytania i tak dalej. Wałęsa w takiej kolokwialnej sytuacji jest bardzo dobry. A można wyjść do środka? Ja zobaczę, a jest aula tutaj, ta jest, czy nie? Ale Sarociulu, to już zostawmy, to nie będziemy wchodzić, to się pozmieniało. Wykazało się, że prawie wszyscy są i taką dużą grupą, nie czwórkami, tylko tak szeroko, szliśmy w tamtą stronę. Do po raz pierwszy pod ten pałac namiestnikowski, który był pałacem władzy. My byliśmy jeszcze wcześniej, jeszcze rok wcześniej, część osób siedziała w więzieniu. A wcześniej dużo większość w więzieniu. No i szliśmy na te obrady okrągłego stołu, nie wiedząc oczywiście, czym to się wszystko zakończy, bo to był znak wielka niewiadoma. Profesor Szaski tu się na to zgodził. Zgodził się również na to, żeby tam na pięterku było coś w rodzaju biura, bo nie mieliśmy przecież pomieszczeń. I tam nasz sekretariat pracował. Wydawaliśmy z każdego dnia obrad gazetkę, żeby informować, bo wiedzieliśmy, że oficjalne media nie będą tego robić i zwykle to był taki podział w opozycji przez cały czas prawie, że mężczyźni to byli ci, którzy, można powiedzieć, że oni wystawiali tą swoją pierś do ataku, ale kobiety wszystko robiły, to znaczy przygotowały wydawanie gazet, to bardzo trudno jest wydać podziemny numer. Potem drukowanie już przejmowali zwykle mężczyźni, ale cały ten proces wcześniejszy, intelektualny bym powiedział, to robiły kobiety. Więc tutaj było to sekretariat, który nam ułatwiał wydawanie z każdego dnia takiego biuletynu, co się stało przy okrągłym stole. Dzięki temu potem to było jakoś powielane, regiony Solidarności dostawały to i dzięki temu utrzymywaliśmy łącze, bo wiedzieliśmy, że informacja jest niesłychanie ważna. A to miało jakiś tytuł? No właśnie, musiałem żony zapytać, bo to żona robiła, że nie pamiętam. I to wychodziło 6 lutego do zakończenia obrad. Tak. A było w ten sposób zrobione, żeśmy, to już może tam, ale tu opowiem. Bo okrągły stół to było tak, że był okrągły stół. No i to była raczej pewnego rodzaju taka inscenizacja, że wszyscy siedzą za okrągłym stołem. Istota polegała na tym, że były 3 zespoły, które od razu po pierwszym posiedzeniu rozpoczęły pracę. To był stół związkowy, stół polityczny, stół gospodarczy. I każdy z nich miał swoje zadanie. Związkowy miał przygotować rozwiązania prawne, które umożliwiłyby zalegalizowanie funkcjonowania Solidarności. Dla nas to było najważniejsze, bo ponieważ została zdelegalizowana, chcemy ponownie legalnego działania, otwartego, jawnego działania Solidarności. Stół polityczny nie bardzo wiedzieliśmy, po co jest, no ale tak władza sobie życzyła, żeby był ten stół polityczny. Potem się okazało, że był najważniejszy, zresztą to dalszy ciąg wydarzeń. I stół gospodarczy, jak należy przygotować zmiany systemu,
żeby wyjść z potwornej takiej zapaści, bo to był ten okres, ten legendarny, kiedy wam mówią, że nic nie było, tylko ocet, bo faktycznie tak było, że ocet tylko na półkach był i w ogóle nic nie można było kupować. Więc jak wyjść z tej zapaści, ale nie było wtedy jeszcze mowy o żadnym systemie rynkowym, nic. To była pewna modyfikacja socjalizmu, tak bym to powiedział, na takim etapie, na tamtym etapie. Raczej, no przy okazji tam były różne inne takie stoiki, jakiś na przykład ekologiczny był również, w jakiś sposób dążyć do ochrony środowiska. I rezultat był taki, że dążyliśmy do legalizacji Solidarności Przemocy właśnie w wyniku tych rozmów tego stolika związkowego. Tam przewodniczącym tego, ja byłem członkiem tego zespołu, przewodniczącym naszej strony był Mazowiecki w tym miejscu, a tamtej strony był Kwaśniewski. Jakby to było dobrze Kwaśniewski, bo oni potrafili się dobrze dogadywać. Naszym jakby takim głównym ekspertem był Lech Kaczyński, który był prezydentem potem. Zginął, ponieważ on był dobrym fachowcem prawa pracy. A tam nie pamiętam, kto był z tamtej strony, ale też. I tak wymyśliliśmy, że przy każdym takim zespole jest sekretarz, będzie, który pomaga Mazowieckiemu, na przykład w tym, a tam w innym Geremek to Geremkowi i tak dalej. I ci sekretarze mieli obowiązek wieczorem sprawozdawania, co było naszym redaktorom, żeby potem to wszystko nanieść na wydawaną gazetkę i informować ludzi. Przy mazowieckim sekretarzem była moja żona, a przy politycznym był Pacewicz, redaktor Gazety Wyborczej. Już nie pamiętam, kto był przy gospodarczym w tej chwili. No. Także to będziemy sobie idziemy dalej. Dlatego idziemy stąd, teraz tutaj tak jak ta drużyna. Solidarność nie była mocna w tym czasie. Stan wojenny bardzo ją osłabił. Dużo osób wyjechało za granicę. Ci, którzy chodzili kilka razy do więzienia, już też mieli serdecznie dość. Było tak, że w zasadzie przy każdym dużym zakładzie pracy była taka awangarda, która się nie poddawała i nadal wychodziło w kraju, nie wiem, ze 1000 gazetek, nie wiem ile dokładnie, bo tego się nie policzy. Wychodziły niektóre bardzo dobre, jak tak tygodnik Mazowsze tu wydawany. W naszym regionie, właśnie przez kobiety, tak jak mówiłem, redaktorem naczelnym, nie było takiej funkcji, ale w takim sensie tak się wewnątrz ustalała, była Helena Uczyła, późniejsza główna osoba w Gazecie Wyborczej. Ale tam inne osoby, Joanna Szczęsna i tak dalej, to tworzyły. Także opór był, ale czuło się, że nie mamy takiej siły, jaka była w roku 80, że na przykład zepchniemy ich całkowicie do defensywy. Żeby jakoś sprawdzić się, robiono strajki w dużych zakładach pracy, w Nowej Hucie. Był strajk w Szczecinie zakładów komunikacyjnych, był strajk, górnicze były strajki i te strajki wszystkie były przegrywane. Znaczy przegrywane, że nie, bo metoda jaką wymyśliliśmy w roku 76, trochę później tam te wolne związki, polegała na tym, że nie tak jak dawniej wychodzicie z zakładu pracy, na ulicę demonstrujecie, walczycie, was atakują, wypalicie komitet partyjny, bo zwykle się kończyło spaleniem komitetu partyjnego. Bo to nie, przegramy, to przecież przegraliśmy. Tylko zostajemy w zakładach pracy, wysuwamy postulaty i czekamy, aż przyjdą na rozmowy. I tak było w Stoczni Gdańskiej w roku 80, że ta delegacja z Jagiellońskiej przyszła, były negocjacje i tak dalej. Więc tutaj tak samo, w tym roku 88, 7 i 8 były podobne takie próby. Były te negocjacje, ale się niczym nie kończyły, bo głównym postulatem, jaka była Solidarność, to była ponowna legalizacja Solidarności. No to władza powiedziała, że nie i koniec. I potem pacyfikowała te strajki i wygrywała te pacyfikacje. Także widać było, że tą metodą nie poderwiemy ludzi i tak samo przegrany został strajk w Stoczni Gdańskiej, kiedy wydawało się, jak już stocznia stanie, to wtedy już musi być. A się okazało, że nie, że został. No, ci ludzie wyszli honorowo, ładnie z tej stoczni, poszli tam do kościoła Brygidy. To nie było, nie wyglądało to jak klęska, ale to nie było zwycięstwo. Więc widać było, że Solidarność nie jest w stanie jakoś siłą, masowym ruchem zepchnąć ich, a oni też nie mieli żadnej siły, żeby pokonać sobie. Bo raz by się wstali do więzienia, no to co, nie przyniesie wiecznie trzyma, wypuszczą, to znowu wsadzić, jak długo to można.
nic z tego nie wychodzi też. Gospodarczo klęska zupełna. Więc wtedy zaczęły się takie przygotowania do jakichś rozmów okrągłego stołu. Dodatkowo jeszcze w roku 87 przyjechał papież i w pewnym sensie dał taką nadzieję, bo część ludzi już wtedy, właśnie takich bardziej politykujących, uważała, że Solidarność już się skończyła, że to na przykład Jan Olszewski, premier późniejszy tam za czasów PiSu, mówił tak, Solidarności już nie ma, zostaną tylko Lech Wałęsa. To z nim możemy coś jeszcze robić, ale Solidarności już nie ma. Ale większość działaczy, takich jak tam Brasiniuk, Bujak i Wałęsa, uważali, że jedyną drogą jest poprzez Solidarność. To jest jedyna rzecz, którą możemy jeszcze wygrać. I ciekawe było, że jak papież przyjechał w roku 87, były msze takie wielkie, była taka wielka msza na Zaspie w Gdańsku, tam też byłem na tej mszy. To było właśnie jedno słowo wychodziło z ust papieża, Solidarność. On jakby powiedział, że to jest ta droga, tylko nie mówił Solidarność, on się nie odnosił do nas, że tu trzeba jakiś ruch czy coś, tylko jako pewna wartość, jako pojęcie, jako wartość, która przekracza granice Polski, która może być również pewną wartością ogólnoludzką, dotyczy różnych narodów, ale też Solidarność, to było to hasło i to był jakiś taki nowy przypływ nadziei. Wobec tego jednak Solidarność była tym narzędziem i wtedy zaczęły się przygotowania do rozmów okrągłego stołu. Pierwsze takie przygotowania były w Klubie Inteligencji Katolickiej, to jest na Kopernika, było tutaj kawałek stąd tam mieścił się ten klub. I to z naszej strony robił Stelmachowski profesor, a z tamtej strony nie pamiętam kto to, Kiszczak czy kto, nie wiem dokładnie. I wtedy były pierwsze przygotowania do zrobienia tego stołu, on był w Henrykowie robiony pod Warszawą, tam jest zakłady meblowe, bo nie było takiego stołu. I te rozmowy się nie udały, dlatego że myśmy prowadzili jako rynek podstawowy, że nie robili nic z tych rozmów, jeżeli nie zgodzicie się na legalizację Solidarności. A oni powiedzieli, że nie, że to nie o to chodzi, że chodzi o to, żeby był pluralizm. Żeby były przy stole będzie siedzieć tam Liga Kobiet, Towarzystwo Przyjaciół, nie wiem, Królika czy czego innego, a Solidarność też będzie siedzieć i tak dalej. Wszyscy razem tak usiądziemy, będziemy gadać. Więc Solidarność się na to nie godziła. I to zostały, te rozmowy zostały zawieszone i wtedy właśnie Rakowski miał ten pomysł z tym, żeby zostawić Solidarność na boku. On zrobił taki prowokacyjny numer, pojechał do Stoczni Gdańskiej, był wtedy premierem, zlikwidował stocznię, zawiesił, bo że jest niewydolna. Tak zupełnie jakby pod prąd. I wyglądało na to, że może tą drogą pójdzie, no ale ponieważ gospodarczo nie mieli szans, nie mając jakiegoś oparcia w Zachodzie, możliwości spłaty kredytów, tych, którzy zaciągnęli pomocy gospodarczej. Ostatecznie chyba zwyciężyła wola Jaruzelskiego, że jednak nie ma innego wyjścia, trzeba siadać z tą Solidarnością do stołu. I z naszej strony tą osobą, która już tym razem przygotowała, był Mazowiecki, a z tamtej strony był Czyrek, taki były minister spraw zagranicznych. I oni przygotowali taki jakby początek tych obrad, na czym by to polegało, jakby to było. Istota polega na tym, żeby dostaniemy legalną Solidarność, ale musimy się zgodzić na pewną legalizację ich systemu w postaci częściowo demokratycznych wyborów. I reszta była już dogadywana przy okrągłym stole, jak to będzie szło. I jak to Jaruzelski przedstawił swoim towarzyszom na posiedzeniu plenum Komitetu Centralnego, to się na to nie zgodzili. I to był problem, że my się zgodzili, a oni się nie zgodzili. Bo oni uważali, że mają siłę w ręku, wszystko to po jaką cholerę im jeszcze raz Solidarność. Raz przez tośmy przechodzili. Po co im nam to potrzebne? Po co nam legalna Solidarność? I wtedy doszło takiego kryzysu na tym plenum. Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki, to generałowie wszyscy, jeszcze tam jakiś generał, nie pamiętam jaki, powiedzieli, że w takim razie oni rezygnują w ogóle z działalności. Radźcie sobie sami, no jak to można w tej sytuacji przyjąć taką rezygnację, kiedy oni są szefami wojska, policji, wszystkiego, milicji. Więc zostały przerwane obrady, wrócono ponownie i Komitet Centralny zaakceptował tę propozycję i w rezultacie tego, właśnie 6 lutego, szliśmy tutaj pod tym, do tego miejsca. Stół już był ponownie zrobiony, jakiś inny zakład, znaczy w razie ten poszerzony, bo tam było więcej osób przy tym stole. No i wchodziliśmy na gdzieś jakimś tam takim wejściem, szliśmy takimi schodami do góry, na końcu stał Kiszczak, każdemu witał rękę, a ci, którzy nie chcieli się witać z Kiszczakiem, gdzieś się chowali po bocznych pomieszczeniach, bo nie każdy chciał się z nim przywitać. Wiadomo było, że trzeba rozmawiać, ale trzeba się witać od razu. No i się zaczęło ta cała rzecz. To trwało od 6 lutego do 5 kwietnia, czyli 2 miesiące prawie, to było dość długo.
Ale oczywiście to było, to było coś takiego, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło w komunizmie, że opozycja rozmawia z tą władzą komunistyczną. Nam było bardzo trudno, ponieważ nie mieliśmy możliwości wewnętrznego dogadywania się. Mieliśmy tam jakiś pokój, ale ten pokój, obawialiśmy się, że jest na podsłuchach. I spotykaliśmy się w różnych miejscach na mieście. Mieliśmy swoich znajomych tam niedaleko, gdzieś tu niedaleko, w różnych miejscach, żeby się przygotować do obrad, żeby być... I wydaje mi się, że do tych obrad byliśmy dobrze przygotowani, w tym sensie, że merytorycznie, że mieliśmy propozycje zarówno ekonomiczne, jak i te polityczne. Rezultat obrad był taki nieoczekiwany trochę, dlatego że wcześniej on nie zaplanowany. Wynik był taki, że oni się godzą na legalne działanie Solidarności. I 17 kwietnia, czyli w dwa tygodnie po niecałe dwa tygodnie, były posiedzenie sądu i Solidarność została zalegalizowana ponownie. I to było wielkie zwycięstwo. Znowu jesteśmy wspólną organizacją. Radość tych wszystkich, którzy chcieli działać legalnie z Solidarności. A myśmy się zgodzili na częściowo demokratyczne wybory, to znaczy, że 35% miejsc w parlamencie będzie do wyboru, 65% oni mają nominacje, to znaczy PZPR, ZSL, SD i takie stronnictwa tam, jakieś PACS, inne, które są takie quasi podłączane do tego PZPR-u, 65%. No i tutaj rzeczywiście oni mają dominację, my w związku z tym nie szykowaliśmy się do tego, żeby być jakąkolwiek władzą. No mają 35%, można być tylko opozycją, nic więcej. Ale było tak, i to był właśnie wynik tych takich skomplikowanych obrad, że będzie również Senat w całości demokratycznie wybrany, 100%, 100 miejsc do Senatu, po dwa z każdego, wtedy był inny system, bo 49 województw to jest 98 miejsc, a z Warszawy i ze Śląska było 3 mandaty, więc stąd 100 mandatów. 100 miejsc senatorskich w demokratycznych, bezpośrednio wyborach. To było fantastyczne, że coś takiego przeszło. Ten senat nie miał za dużych kompetencji, ale był ważnym takim papierkiem lakmusowym, jak społeczeństwo głosuje. No więc tu z tym wynikiem wyszliśmy z tego pałacu piątego też. Z tym, że to wszystko oczywiście nie było bardzo trudne, bo ludzie wtedy już strajkowali, bo nie mieli trudne warunki życiowe, nie mieli co jeść, Solidarność Rolników strajkowała, studenci, bo to był tak cały czas taki kocioł. Nie wiadomo, czy to się da nad tym zapanować w jakikolwiek sposób. No i mamy 2 miesiące do wyborów. To jest właśnie, to będzie dalszy ciąg naszej opowieści, bo to będzie w innym miejscu, gdzie był ten sztab wyborczy, przygotowanie się do wyborów i w ogóle kto kandyduje i tak dalej, bo to wszystko było pewnego rodzaju zaskoczeniem. Bo Solidarność nie była partią polityczną, nie szykowała się do władzy, do wyborów. Była organizacją, której celem było pierwsze dbanie o to, żeby w zakładach pracy przestrzegać praw pracowniczych, domagać się lepszych warunków, ale zarazem była też pewnego rodzaju ruchem społecznym, żeby dokonywać przemian w kraju. I te przemiany w czasie tego legalnego działania były dokonywane. To musiałbym trochę dłużej opowiadać, ale jedną rzecz, którą szykowaliśmy, która miała się odbyć w 1982 roku, miały być wybory samorządowe. I wtedy właśnie między innymi dlatego generał Rudzycki zrobił stan wojenny, żeby nie doszło do takiego pierwszego aktu demokratycznego. Więc miała też i szersze zaplecze, ale na pewno nie była partią polityczną. Także była w pewnym sensie zaskoczona i nie była przygotowana do tego, żeby do tych wyborów iść. Czy jeszcze coś, jakieś chcecie coś wiedzieć? Ja o symbole zapytam. Stoimy w miejscu, gdzie 6 lutego 89 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. A dzisiaj z kolei obchodzimy rocznicę pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca. Która z tych dwóch dat jest dla Pana ważniejsza, tak osobiście? Ważniejsze jest 4 czerwca, bo to można powiedzieć, że to są jakieś jedna elita z drugą elitą się zebrały i wiadomo, że to jest zawsze podejrzane. Jak się elity spotykają, nie wiadomo, do czego dojdą, co powiedzą, co szukają i tak dalej. A wybory to jest głos narodu. To wtedy idą i mówią, co chcą, czego chcą uzyskać i to jest ten werdykt ostateczny. Myśmy zresztą nie sądzili, że on będzie taki, bo chciałem to powiedzieć wszystko na frędrze tam, ale to dobrze, może przejdziemy tam. Tam będzie takie miejsce, gdzie mieliśmy... Na początek powiem, że tak jak powiedziałem, że jak wyszliśmy stąd i te wybory za 2 miesiące, to koszmar, po prostu nic. Oni mają wszystko, i prasę, i telewizję, i radio, i organizację, i pieniądze, a my zero. Taki był początek naszego startu do wyborów.
Znaczy, jedną rzecz, którą mieliśmy, to mieliśmy ludzi. To ale w maju już gazeta ruszyła, tak? Tak, tak. No wiesz, to było forsowne bardzo działanie, znaczy w tym sensie, że najpierw lokal. No to lokal dostaliśmy tam na Fredry, to był jakiś tam dawny bank, coś takiego. Nieduży był to, ale tam już można było. Potem problem gazety. Gazety nie można było wydawać, gdzie nie ma papieru, trzeba mieć przydział papieru, bo to wszystko było centralnie sterowane. Więc był ten przydział, a to był jakiś miesiąc, wyszła pierwszy, gdzieś w maju wyszła pierwsza i to Gazeta Wyborcza. Był spór, kto będzie redaktorem naczelnym. Ten spór decydował wszystkim Wałęsa. Wałęsa, że tak powiem, był tutaj takim dyktatorem w pewnym sensie, no bo on dał Michnikowi gazetę. Chociaż innych było wielu chętnych, ale w tym momencie dał Michnikowi. Teraz nie wiem, czy by znowu dał, ale wtedy dał Michnikowi. No i Michnik, nie on, ale ta cała ekipa, która pod ziemią wydawała Tygodnik Mazowsze, inne gazety, zrobiła tą Gazetę Wyborczą. To oczywiście było bardzo takie, ale to też ta gazeta dotarła, kolejki stały do gazet, teraz nie stoją kolejki do gazet. No i najważniejsze, że mieliśmy ludzi, to znaczy było tak, że do tych każdego z tych województw mieliśmy tak jak wy, tacy ludzie jak wy, byli tak, delegatami, byli takie, o to się nie delegacie, bo jak to się nazywa, zapomniałem, że mieliśmy takich wysłanników, którzy jeździli, emisariuszy, którzy utrzymali kontakt tam i z powrotem, co się dzieje. W każdym takim województwie powstawał komitet obywatelski, który przygotowywał listę. Potem było zebranie tu gdzieś, chyba w jakimś kościele, chyba na Żytniej, bo wszystko nie mieliśmy lokali. Można było gdzieś w jakimś kościele się spotkać. Kościoły były taką przestrzenią tak, neutralną w ogóle, jeśli chodzi o ale całe też nie wszyscy, nie były tylko niektórzy księża. Niektórzy, bo był kościół na Żoliborzu, Dziesiątka Jezus, to ksiądz Andrzejczyk, który zginął w katastrofie lotniczej, tej właśnie Smoleńsku, bo on był wtedy tutaj kapelanem Kaczyńskiego był. Ja go znałem, bo jeszcze dobrze go znałem i się z nim przyjaźniłem, z tym Andrzejczykiem. Był kościół na Żytniej, no kościół na ten Stanisława Kostki, tak, ale to nie było tego wiele, ale no były, najważniejsze, że były. I tam było jakieś takie zebranie komitetu, gdzie się ustalało listę kandydatów, no trzeba było, kto będzie kandydował. Nikt nie chciał kandydować z Solidarności, bo mówi tak, ja jestem działaczem związkowym, to ja wiem, co trzeba robić, ale posłem w życiu nie byłem i nie chcę. To było w ogóle taki szok, że no to kto będzie kandydował, jak nie będzie, jak wy nie, no i Wałęsa z Kuroniem stanęli, to była właśnie u Inczyńczyka, to było w jego parafii, tam było takie spotkanie. I w bardzo ostrych słowach, których nie mogę wam powtórzyć, bo nie wolno, użyli takich słów, co to będzie, jeżeli nikt z was nie będzie kandydować. No i wtedy oczywiście większość zgodziła się. Mazowiecki się nie zgodził kandydować, bo miał trochę inną koncepcję tworzenia tej listy wyborczej. Hal się nie zgodził. Geremek nie chciał się zgodzić, ale potem Wałęsa wziął, powiedział, ty musisz, także zgodził się. No i my się kandydowaliśmy, także i potem była cała ta, problem był jakiś plakatu wyborczego, jaki plakat zrobić i wtedy wymyślił to Wajda, chyba, tak mi się zdaje, że Wajda, że Wałęsa i kandydat, Wałęsa i kandydat, czyli było, na każdym plakacie było Wałęsa i ta osoba i te plakaty jechały w region i wtedy ludzie wiedzieli, no to jest ten człowiek Wałęsy, niego trzeba popierać, bo inaczej inni się też mogli podszywać pod sobie, każdy sobie mógł napisać Solidarność, ale z Wałęsą zdjęcie nie każdy mógł sobie zrobić. No i potem te właśnie łącznicy, a to byli łącznicy do regionu łącznicy, jeździli, przywozili te wszystkie informacje. Też no, tam ta SB też działała, zastraszała, to wszystko takie było rozgrywane w biegu. No i kiedy w ostatniej chwili to był ten numer, znacie ten taki symbol tego kowboja, tak. No to dzisiaj też będzie odbijany tutaj na skwerze, tak, będzie no to też Andrzej jest wszystko, który go odbija najszybciej. To nie było na SP był chłopak, Tomasz Sarnecki się nazywał, który był kończył studia i on sam wymyślił ten plakat. Przyszedł do, znał dziennikarkę Jankowską i coś tam jej mówił o tym, że chciałby coś taki plakat, to ona mówi, o tak, to jest ten plakat, tak, no fantastycznie. I on przyszedł, a ja byłem sekretarzem komitetu wyborczego, czyli takim zarządzającym, zawsze byłem od tego, żeby
żeby coś jakoś kręciło generalnie. No więc przyszedł do mnie z tym plakatem. Mi się to bardzo spodobało, byłem ze 4 czy 5 razy na filmie w samo południe. I ten podobał mi się ten Gary Cooper, i ta, tylko że tamto, bo w tym filmie to było tak, że on idzie, a tam banda opryszków idzie i te kolty, on te trzyma kolty, ale wiadomo, że może że to przegra prawdopodobnie z tą bandą opryszków. No, a tutaj tak świetnie, że on trzyma te ręce, ale nie trzyma koltu, tylko kartkę wyborczą trzyma. Czyli fantastyczna ta cała idea, że to, że pokojowo, że nie zbrojnie, tylko pokojowo i że z taką odwagą. I ta solidarność jak słońce tutaj świeci, to w samo południe, w Denun. No, fantastycznie, mi się tak to spodobało i mówię, mi się to podoba, ale my mamy, wiesz, tu u nas jest demokracja. Tam jest komisja, musisz do tej komisji, oni cię tam, wiesz, sprawdzą, ocenią i tak dalej. Bo był szereg innych plakatów. Bo na przykład taki plakat też był, też to był to inny plakat taki. A jeszcze tutaj... Byśmy nazywali zagazowane dzieci. To... zagazowane? Dzieci, tak. Tutaj takie śpiące dzieci. A jeszcze był tutaj jeden fajny, nie śpi, bo cię przegłosuje. Tak, tak, tak. No dużo, taki właśnie... Głosuj z nami, leciliśmy, bo tak, świetne były takie. No i on poszedł do tej komisji, i powiedział, a ja w tym czasie coś tam robiłem, coś nie myślałem o tym. I przypadkowo zauważyłem, że on wychodzi, i mówię, no i co, jak to poszło? Dobrze, nie, nie, mówi, nie, a co? Nie, powiedzieli, że taki plakat to jest niedobry, bo u jeden człowieka solidarność jest duża, mówi, to, nie, to nie. Ja mówię, co? Nie, nie, mówi, co? Tu w ogóle nie słuchamy ich, w ogóle nic nie słuchamy. Ile masz kopii? On tam miał chyba 3-4 kopie. Mówisz, zostaw to i będziemy to robić i już, no, nie będziemy się słuchać. Tylko, że w kraju nie można było tego zrobić, bo nie te techniki. Ale mieliśmy już dużo przyjaciół we Francji, we Włoszech i poszło dwoma drogami. Jedna droga poszła do Włoch, a druga do Francji. Tylko, że to było już niewiele czasu przed wyborami. I ciągle tych plakatów nie ma, a wybory już na moment. I przyszedł w przedostatni dzień. I wtedy nie, już nie było gdzie jak rozesłać po regionach. Po prostu ci wszyscy wolontariusze poszli, a zakłady pracy i zajezdnie tramwajowe to były solidarnościowe. I wszystko nadbywali na te tramwaje, na ten i w dzień wyborów Warszawa była w tych plakatach. Także to było fantastyczne. Także ten, i to się tak dlatego stało takim symbolem, bo dziennikarze zagraniczni wyszli. Co się stało? Nagle tutaj solidarność Gary Cooper. No, więc to nam tak się ładnie zdarzyło. No i potem czekaliśmy z niepokojem na te wyniki wyborów. Na przykład był taki sekretarz partyjny, młody. Wtedy Miller też był sekretarzem partyjnym, tylko że takim dopiero awansującym. Czarzasty się nazywał, który był takim ich mężem zaufania PZPR-owskim. Szefem kampanii wyborczej powiedział, wygramy to w Trymiga, w ogóle nic, wszystko, Solidarność, rozwiedziemy Solidarność. Jaruzelski nie był tak całkowicie przekonany do tego, ale może częściowo mu wierzył. A z kolei u nas to był taki sceptycyzm, no, na pewno coś wygramy, ale ile to nie wiadomo. I strasznie się bali, że to, że głównie nie dlatego, że ludzie nie poprą, tylko że nie dotarliśmy do ludzi. Nie było sposobu tak dotrzeć szeroko. No i przychodzą te wyniki, pierwsze wyniki przyszły gdzieś z tych, z ambasad, z Korei, czy skąd. I tam wygrywa Solidarność. No ale wybaczcie sobie, w Korei Solidarność wygrywa w polskiej ambasadzie. Czy w jakiejś tam Mongolii, gdzieś tam przyszły, bo tam pierwsze były, tam zgodnie ze słońcem doszło. No więc to już jest coś. Urban przegrywa, bo Urban kandydował w Warszawie i w ambasadach. Miał nadzieję, że on wygra w ambasadach. Przegrywa Urban, też dobrze. No i potem jak już te całkowite wyniki były, no to już potem się była druga tura, bo nie część była na drugą turę, potem już nie będę tak się opowiadać, to wynik był taki, że wszyscy kandydaci z tych 35%, gdzie był wolny rynek, gdzie trzeba było wygrać wybory, Solidarność wygrała, wszystkie 35%, a ten do Senatu 99 mandatów wygraliśmy, jeden Stokłosa w Pile wygrał poza Solidarnością, więc to był triumf po prostu, taki nokaut dla władzy i od tej pory już to jest ta granica, ja uważam, że jest ta data graniczna, to się zmieniło, że po 4 czerwca już nie można było myśleć, można było siłą ponownie przywrócić, ale już w sposób taki ewolucyjny nie można było cofnąć, nie można. Ale myśmy chodzili na to tak samo, bo to w pewnym sensie zróżnicowanie było, ale
pewien rodzaj solidarność i obrona, jeżeli ktoś był w więzieniu, to niezależnie od tego, kto skąd jest, to się go broniło. Więc tutaj były takie przemarsze i były w 1979 roku na 1 września szedł taki pochód tutaj. Wtedy to było, myśmy o tym wiedzieli, Moczulski zaplanował utworzenie KPN, Konfederacji Polskiej Niepodległej, że z tego dnia zostanie ogłoszone powstanie KPN. No władze o tym coś tam wiedziały, on był zaresztowany, tam jeszcze jego część działaczy. I tu gdzieś jakieś doszli tam do Królewskiej, SB rzuciło się, bo transparent rosnął, rozwinęli transparent, Konfederacja Polskiej Niepodległej, SB się rzuciło na tych, którzy nieśli i chciało wyrwać. I wszyscy rzucili się bronić na zapalenie, a pierwszy, który rzucił się i złapał to drzewce, to był Michnik. I dociągnął razem z innymi do grobu nieznanego żołnierza. Ja potem całe życie z niego śmiałem się, że on założył KPR. No bo on niósł ten... Nawet nie wiedział, co niesie, bo nie było tego widać, co niesie, to, że był założycielem KPR. Więc takie są takie rzeczy. A w 76 roku, jak... Nie, w 77 roku, tak jak był Boże Ciało, to była procesja, tak jak teraz jest procesja, idzie stamtąd tutaj w tą stronę do tego, to przy kościele świętej Anny, bo to już kor istniał, a część korowców siedziała w więzieniu, robotnicy też jeszcze siedzieli w więzieniu, to kościół katolicki, żeby powiedzieć, że popiera, to dał na kościele świętej Anny taki duży cytat z listu świętego Pawła do Koryntian i napisał kor duże i tam jakieś liczby. Tak. A odwrotnie też rok. W roku 1978 zaraz, muszę przypomnieć, nie w 8, w 9. W 1979, w czerwcu, co było w czerwcu 1979 roku, początek czerwca, przyjechał papież do Polski, po raz pierwszy przyjechał papież, Jan Paweł II, wybrany w 78 w październiku. Tak. Jechał trasą Nowym Światem, krakowskim przedmieściem. Tutaj zakręcały te samochody, tu w tym seto, wjeżdżały na plac, wtedy się nazywało Zwycięstwa, ten plac. Mnie się ta nazwa bardziej podoba niż Piłsudskiego, bo to jest Zwycięstwo. No, ja byłem jestem członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej i my mieliśmy takie furażerki, byliśmy taką strażą jakąś kościelną, coś takiego. Nie było żadnej milicji na ulicach, milica gdzieś siedziała tam na zapleczach. I ludzie byli tacy szczęśliwi, bo tak, milicji nie ma, porządek jest, nikt nikomu się w nic złego nie dzieje, radość taka na tych ulicach, papież jedzie, jeszcze wtedy był okryty papa, mówili, bo to było jeszcze przed zamachem, więc wszystkich pozdrawia. Ja byłem na rogu Świętokrzyskiej i Nowego Światu. No a i w momencie, jak już papież przyjechał, to nie wytrzymałem i pobiegłem za tym papa mobili. Tak z tyłu biegłem i tutaj dobiegłem tego miejsca. I udało mi się wejść na plac Zwycięstwa, chociaż nie miałem planowane tego. Jakoś wśród ludzi znalazłem się. I byłem na tej mszy, no i byłem świadkiem tych historycznych słów, takich proroczych, które tutaj... Krzyż był gdzieś chyba po tej stronie, pamiętam, dla tyłu gdzieś krzyż. Stał ten krzyż papieski. Tego budynku nie było oczywiście, tego to była jedna wielka przestrzeń. No i była taka pogoda jak dzisiaj, słoneczna. I kiedy papież, tak on mówił, on jest aktorem, także on potrafił ładnie to powiedzieć. I zaczął mówić, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Naprawdę to było coś takiego, że coś się musi stać, nie w tym momencie, ale generalnie to... że to jest jakieś takie wezwanie. Wszystko jest inaczej teraz. Ten przyjazd papieża jakby zmienił psychologię tamtego czasu, że pojawiła się nadzieja, że jednak uda się, że może uda się jakoś wyswobodzić. Nikt nie wiedział, żadnego planu nie było, ale tak ważne jest, że ma człowiek poczucie, że może jakoś sobie poradzić. Także ten 79 rok to był taki też
jeden z ważnych kroków. Ale to nie znaczy, że od razu to było pewne wygranie, dlatego że później oni oczywiście sobie, na przykład wtedy, kiedy papież przyjeżdżał, wszyscy byliśmy przesłuchiwani, każdy kolejny, a na rewizjach zabierali wszystko, nawet ołówki zabierali. Także ja mieszkałem na Stegnach, to miałem taką rewizję, że była nie tylko rewizja w mieszkaniu, dokładna, ale przeszli po wszystkich mieszkaniach całego, dwa budynki, kościół cały, w każdym budynku byli, w każdym mieszkaniu byli. Czy tu taki facet podejrzany chodzi, czy on u państwa zostawił jakieś paczki? Bo oczywiście trzymałem różną bibułę w różnych mieszkaniach. Rzeczywiście tak zrobili. Ja potem dziękowałem tej SBC na kolejnym przesłuchaniu. Powiedziałem, świetnieście zrobili, boście tak rozpropagowali naszą działalność, że teraz mamy absolutną swobodę. Wszędzie, gdzie pójdę, to ludzie przyjmują otwartymi rękoma. Oni byli zdziwieni bardzo dzięki temu. Więc dostaliśmy takie pomieszczenie, to był ten, taka ta część, gdzie teraz te są zasłonięte szyby i jest coś tam na pięterku jeszcze kawałeczek. I to chyba trochę było w głąb i to był nasz ten sztab, który wygrał wolność w Polsce. Było tak, że to było większość wolontariusze byli i zgłaszali się ludzie sami z ulicy. I do tej pory część ludzi takich z tamtego okresu, to się człowiek w takich sytuacjach bardzo zaprzyjaźnia. Przyszły takie panie, powiedziały, no my tak za wiele nie potrafimy, ale potrafimy robić kanapki. No i robimy wszystkie kanapki bez przerwy potrzebne. A z kolei rolnicy przywozili produkty sami też różne, no bo żeby nie zaopatrzenie nie były kłopoty, trudności. Przyszła jedna pani, powiedziała, ja to tam tak zrozumiałem, ale jestem księgową. I została jedną z najlepszych księgowych. I tak dalej, bo to było poczęte, bo wiadomo, że nas będą sprawdzać finansowo. Więc porządek w rachunkach powinien być zrobiony. I to był ten okres, ten dwumiesięczny. No stąd te plakaty właśnie były transportowane żeby na Polskę. Teraz jak to było jeszcze z tymi plakatami? Bo tak powiedziałem, że symbolem Solidarności był Wałęsa. No i nie wiem, czy Geremek, czy Wajda, czy razem we dwóch wymyślili ten sposób, w jaki sposób oznaczyć, że to jest kandydat Solidarności, że będzie zdjęcie z Wałęsą. I to był każdy tak w ten sposób, tu Wałęsą tak albo tak, więc wszystkie plakaty są takie. A teraz z panem. O właśnie tak jak kury, tak, to był tak. Gdzie to Wajda? Ale też, ale jeszcze, ponieważ Wajda jest reżyserem, on ma cały taki wyobraźnię, to on powiedział tak, ale to nie może być tak tu robione gdzieś tu, tylko to musi być na tle Stoczni Gdańskiej. I wszyscy pojechaliśmy do Stoczni Gdańskiej, to było 135 plus 200 ileś osób, kandydatów. Ale tyle. Czym pojechaliście? No pociągami do Gdańska i tam mieliśmy przed bramą Stoczni Gdańskiej, miał Wałęsa stać i każdy miał podchodzić, witać się i wtedy trzask zdjęcie, bo on tam Ciołek, Goliszewski, paru było takich fotografów związanych z Solidarnością i zresztą świetnie robili zdjęcia. No i tam przyjechaliśmy, a dziennikarze się zwiedzili, ci zagraniczni, w ogóle ludzie, i wokół się robił taki tumult wokół tej bramy. Ludzie chcieli się tak w kółko kręcić, nie można było do Wałęsy dojść, bo się zrobił tłum. I w ogóle nic z tego nie wyszło, zero, nic, żadne zdjęcie. I wtedy ktoś tam krzyknął, to idziemy do sali BHP Stoczni Gdańskiej i tam właśnie udało się... do sali BHP i tam tak trochę w pośpiechu taką jakąś płachtę udało się powiesić. Wałęsa stał i każdy podchodził i sobie robił zdjęcie z Wałęsą. A nawet się było, żeby kolejność była, żeby każde nazwisko było zapisane, ale i tak się całkiem dobrze to udało, bo niektórzy dostali plakaty z innym nazwiskiem niż oni. Tak były z tym kłopoty. Trzeba to było poprawiać. Więc nie wszyscy przyjechali, część zdjęć tu robiliśmy jeszcze tu w tym jako uzupełnienie. Także tak. To było najważniejsze, że tak powiem, sposób kampanii wyborczej, bo nie? To uzupełnienie. Tak, to jest Warszawa. Tak. Że to było niektóre, ale tam nie wyszły, czy coś takiego. To jest tu Warszawa, a to już czerwca. To jest czwartek. 11 maja, tu jest 11 maja. To tak, no to te wybory. A to jest 4 czerwca tak. Czyli te zdjęcia pewnie były w maju robione. Tak. Ja zobaczymy. Jestem Maja, Jacek Kurecz, Jacek Wałęsa, Brzeszczyc. Nie, to było pewnie w Stoczni. Przypuszczam, że było w Stoczni. Ale to jest Warszawa. Tak. Warszawa. No, ale to nie, ja tam nie wierzę. Tak. Tak. Nieważne.
To moim zdaniem to było w stoczni, bo kurem był w stoczni. Kurem, ciołek był w stoczni, był na pewno. O, teraz patrzcie, to jest właśnie to, to jest na tym wydziale socjologii, tam co wam mówiłem. To się odbywa, bo... zaraz troszeczkę... A nie, to jest w kościele na Żytni, tak. To jest, może kto to wie, kto to jest, no, kto zgadnie. Interesujecie się troszkę życiem społecznym, ale takim obywatelskim. To jest Kuba Wygnański. To jest guru organizacji pozarządowej. Jak ktokolwiek zechce działać, to musi go poznać. On fantastyczny, taki socjolog. To jest Janek Lityński. To jest Gil z Nowej Huty. To jest Celiński Andrzej. Gdzieś tu jest zginął Wałęsa w tym wszystkim, gdzieś tutaj w środku. A to jest Edelman tutaj, tu jest Edelman. A to jest już okrągły stół. Tak. Ta pierwsza część, pierwsza tura wyborów to był 4 czerwiec. I jedna rzecz stała się, bo szereg rzeczy było nieprzewidywalne, więc to. Mianowicie, tradycja była taka wcześniejszych wyborów tych takich PZPR-owskich, że mieli listę krajową. Że ta hierarchia, wierchuszka w ogóle nie po jakiejkolwiek ocenie podlegała, tylko z góry głosowało się na listę krajową. I oni taką samą listę zaproponowali również w tych wyborach. Solidarność powiedziała, że nie chce korzystać z tej listy krajowej, że chce startować normalnie, w takich wyborach lokalnych, a nie na liście krajowej. I nikogo z Solidarności na liście krajowej nie było. Oni tam byli na liście krajowej. No i teraz tak, jak szła kampania wyborcza? Ponieważ ta lista była elementem porozumienia okrągłego stołu, to nie można było publicznie wzywać, żeby skreślać. Ale praktycznie to wyglądało tak, bo sam brałem udział w kampanii wyborczej tam w Zamojskim. I tam taki chłopak, który sam prowadził tą kampanię, mówił tak. Tutaj jest lista krajowa, mówi, to wiecie, jak się robi z taką listą krajową. Mówi, a potem wybieracie tam naszych przedstawicieli z tych. I jednym gestem pokazywali i ludzie tak kreślili tą listę krajową w ten sposób. Fedorowicz pokazał to jeszcze jakoś w takim audycji telewizyjnej. No i lista krajowa została skreślona i nie przeszła. Lista krajowa nie uzyskała 50% głosów. Czyli cała wierchuszka partyjna, i to nie tylko z partii, ale również z ZSL-u, SD i tak dalej, ci, którzy nie chcieli startować z poziomu lokalnego, została wykreślona. No i tu była klęska, bo się okazało, że oni nie pójdą do Sejmu. I oni twierdzili, że nawet taka groźba, że to było złamanie porozumień, że w takim razie wybory trzeba skasować, ale na to się nie zdecydowali. I wtedy Solidarność poszła im na rękę w taki sposób, że, bo inaczej groziło, że Sejmu w ogóle nie będzie, bo oni, bo konstytucja mówiła, że 460 osób musi być w Sejmie. Z listy krajowej, musimy tutaj jeszcze, z listy krajowej, chodziło tam niby tak 60 parę osób. Ich wykreślenie oznaczało, że Sejm będzie niekompletny. To znaczy nie będzie Sejmu. I wtedy Solidarność zgodziła się na to, że z tych list, że już to skreślone, to już jest werdykt, to już nic nie można zmienić. Natomiast ci, którzy są na listach lokalnych, żeby była liczba miejsc do wyboru na listach lokalnych, taka, która pozwoli zgromadzić 460 posłów. Listy lokalne to były ich, to były PZPR-owskie, ZSL-owskie, SD-owskie i tak dalej, ale wtedy wielu z nich, chcąc na tych listach przejść, przychodziło do Solidarności i szukało poparcia. I Solidarność konkretne osoby popierała potem w wyborach, które były 2 tygodnie później. No i część późniejszych działaczy, na przykład Teresa Liszcz, taka z Lublina, była z ZSL-u, była potem w Solidarności i tak dalej, przeszła, chociaż przeszła z tamtej strony, to była w gruncie rzeczy w naszym obozie. Także ta liczba posłów w naszym obozie była trochę większa, niż by przyjmowały porozumienia okrągłego stołu. No i była właśnie druga tura, była 18 czerwca, 2 tygodnie później. Był bardzo ostry bój w Radomiu, bo w Radomiu Jan Józef Lipski, który był kandydatem naszym, nie przeszedł. Tam był taki lokalny kandydat popierany przez taką grupę, która potem założyła ZHN, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, taką partię narodowo-chrześcijańską. Nikt z nich nie wygrał, ale trochę się zablokował tego Jana Józefa Lipskiego. No i potem cała siła Solidarności z Wałęsą na czele pojechała, żeby popierać Jana Józefa Lipskiego, no i on przeszedł. Także rezultat był taki, jak powiedziałem, że wszyscy senatorowie, z wyjątkiem jednego, no i wszyscy kandydaci na posłów. I dodatkowo jeszcze doszło trochę tych posłów z tych list partyjnych, ale którzy też potem popierali Solidarność. Taki był tego wynik. Tutaj w tym budynku to się stało.
A tutaj jeszcze chciałem opowiedzieć o stanie wojennym, to, bo to był ten wielki plac, tego budynku nie było. No i tutaj na pamiątkę właśnie tej mszy papieskiej, ten krzyż papieski, który tutaj wtedy stał i on symbolizował to jakby tą, taki pierwszy jakieś, pierwszą nadzieję wolności, tak bym powiedział. On potem został na Służewcu w jednym z kościołów postawiony tam i tam jest chyba do tej pory. A w stanie wojennym ludzie zaczęli układać krzyż z kwiatów tutaj. Przyjeżdżało za moje. I tak, żeby z jednej strony uczcić pamięć górników zabitych na początku stanu wojennego, no i tych wszystkich, że się są w więzieniach i tak dalej. I ten krzyż był takim symbolem tej oporu właśnie na tym placu. Ja tego krzyża nie widziałem, bo ja wtedy siedziałem, także tylko mi opowiadali, jak to wyglądało. Więc to był jeszcze taki ten element tego właśnie, tego całego solidarnościowego kawałka tego placu Piłsudskiego. Tutaj ten kawałek już jakby opowiedziałem. No a potem, jak się z wami mówię, na drugą turę, to potem pójdziemy tam jeszcze. A teraz jeszcze może zechcecie coś się dowiedzieć i zapytać. Jak to się stało, że kiedy pan wyszedł z internowania, to znowu pana zaaresztowano? No bo to jest tak, że internowanie było, bo tak, generał robiąc stan wojenny, on dokładnie nie wiedział, jak to się też tak samo potoczy i internowanie było przewidywane na maksimum rok. Mając, zamknął w czasie do internowania około 5 tysięcy osób mniej więcej zostało internowanych, tak o ile pamiętam. Ja byłem internowany w Gdańsku. Mieliśmy posiedzenie Komisji Krajowej. Komisja Krajowa to była 100 kilkudziesięciu wybranych członków na Zjeździe Solidarności. Zjazd był w roku 81, wrzesień, październik. To też niesamowite wydarzenie, bo to w pewnym sensie był pierwszy parlament w komunistycznym kraju, bo chociaż to nie był parlament, bo to było zebranie delegatów Solidarności, ale ponieważ to było 10 milionów, to w gruncie rzeczy to był parlament. Więc to było niesamowite, też takie, tam się działy tak bardzo fajne rzeczy. I też nie wszystkie przewidywalne, a nie wszystkie bardzo dobre. A niektóre bardzo dobre. Więc potem ci wybrani członkowie Komisji Krajowej mieli tam regularne raz w miesiącu spotkania. I było spotkanie z dnia 11-12 grudnia. W Komisji Krajowej się właśnie w tej sali BHP mieliśmy obrady. Kończyliśmy 12 grudnia i w tamtym czasie tak się jakoś dziwnie złożyło, że powiedziano nam, że hotele w Gdańsku są zajęte i nie możemy nocować w hotelu w Gdańsku, tylko w Grand Hotelu w Sopocie nas umieścili. I to było od razu, znaczy teraz to wiem, że to było celowe, tego nie rozumiałem wtedy. Chodziło mi o to, żeby łatwiej wygarnąć, bo to łatwo otoczyć ten hotel w Sopocie i wszystkich mają, że tak powiem, na miejscu. To było celowo zrobione. I tam ja wróciłem do hotelu po obradach, wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni. Sytuacja była taka beznadziejna, jakaś, widziałem, że coś złego się dzieje. Były takie meldunki, przychodziły z terenu, że jakieś przesuwają się jednostki z OMO, przerwano połączenia telefoniczne, nie mieliśmy kontaktu z regionem Mazowsze. No ja poszedłem do hotelu i chciałem pójść do Bogdana Borusewicza, on niedaleko tam mieszkał, żeby sobie z nim powiedzieć, co robisz, no w ogóle coś się dzieje. Ale byłem tak skonany, że chwilę się położę na łóżko, a potem pójdę do Bogdana. I to na szczęście może tam zasnąłem. Bogdan Borusewicz potem powiadał, że jego chcieli wygarnąć, on się tego spodziewał i po linie zjechał, z drugiej strony budynku był przygotowany na to, że mogą go, zjechał na dół. I jak uciekał do lasu, do niego strzelali. Potem jak był las ma niedaleko tam w tym miejscu, także jemu się udało uciec. A do mnie przybył Karol Muzelewski i powiedział, jesteśmy otoczeni. Ja mówię, jak to otoczeni, co? No spójrz przez okno. No spojrzałem przez okno, a okno wychodziło na plażę w Sopocie. I na tej plaży zobaczyłem, bo to taka poświata księżycowa, ciemno. I widzę coś takiego jak w filmach, że jakby z morza wychodzą Marsjanie, bo w takich jakichś hełmach, jakichś czymś, oni oczywiście nie wychodzili, tylko stali, ale w mojej wyobraźni to było, że oni wychodzili z tego morza, Marsjanie wychodzą, nas otaczają. No i oczywiście raz tam wtedy internowano, już tam nie będę dokładnie opowiadał, jak to było, ale ktoś się internowali. I pierwsze internowanie było w Strzebielinku, to jest koło Gdańska. Taki, bo tam było więźniowie normalnie pracowali w lesie, ich na ten czas gdzieś tam usunięto i nas tam wsadzili do tego obozu i tam siedzieliśmy. To była cała wierchuszka, wszyscy, Gwiazdak, Mazowiecki, Kuroń, wszyscy tam siedzieli.
Oryszkiewicz, Rulewski. I w którymś momencie, tak jakieś dwa tygodnie, w tydzień mniej więcej po tym internowaniu, 10 dni, oni mówią, spakować się, tam określonym osobom. Ja byłem też jednym z tych, który miał się spakować. Wsadzili nas w takie gaziki i gdzieś wieźli. To było już tak wieczorem. I zawieźli nas na lotnisko. Stał helikopter. Było tam otoczone, stali strażnicy z psami i do tego helikoptera. No i każdy był skuty z drugim, taki szpaler, byliśmy skuci jeden z drugim. Ja byłem z Rulewskim skuty i powiedziałem Jasiowi, widzisz, ty Jasiu powiedziałeś, że skórem cię nic nie łączy, a jednak coś cię łączy, bo kajdanki cię łączą. Wieźli nas helikopterem nocą. Nie wiedzieliśmy, dokąd nas wiozą, to bo strach był, dlatego że baliśmy się, że nas do Związku Radzieckiego zawiozą. No a wtedy to już w ogóle strach po prostu się wiedziało. Znaczy nie, zawieźli nas na Bemowo i tam wysadzili w takich śniegach. Stała ciężarówka do Suka tak zwana i tam nas wsadzili. Ale myśmy nie wiedzieli, że to jest Bemowo, tylko las, samochody, helikopter. I dopiero jak nas wieźli przez miasto, było to, nie było widać, ale były takie szparki, kura mówi, o, wiozą nas przez most grotorowy, to nie, się, nie był grotor, tylko, nie wiem, czy ten most nazywa, ten most to jest taki podwójny, góra dół jest taki, Gdański. Wiozą nas przez Gdański, mówi, chyba nas wiozą na Białołękę, tak powiedział kura. I tak było, zawieźli nas na Białołękę i tam żeśmy siedzieli. No i my byliśmy tarowani, ale w gruncie rzeczy to było więzienie, bo byliśmy dwie osoby w celach. I oni chcieli przygotować śledztwo, po to było, że było internowanie, ale jednocześnie robili śledztwo. Przygotowali, takie oskarżenie było, że przygotowaliśmy obalenie ustroju siłą, przemocą. A to już jest poważne oskarżenie. I tam próbowali nas wzywać ci SB-cy, ale myśmy nie chcieli chodzić, tam nic z tego nie wychodziło. Grozili, że jeżeli nie pójdziemy na jakąś ugodę, to będzie kara śmierci. Bo tak jest, że za obalenie siłą ustroju to jest do kary śmierci włącznie. Nie było to przyjemne. Ale w którymś momencie też nastąpiło poluzowanie, bo zaczęli księża przychodzić. Były msze raz w tygodniu, potem jakiś czerwony krzyż. W jednym sensie to było takie mieszane. Z jednej strony groźby, że kara śmierci, z drugiej strony jakaś taka... to chyba takie prawa, organizacje międzynarodowe wymusiły, że jak jest internowany, to znaczy nie jest skazany. Jak jest skazany, to znaczy powinien być dostęp normalnych ludzi, kontrola jakaś tego powinna być. Więc tam trzymali i później zaczęli wypuszczać poszczególne grupy internowanych, zwalniali. Moja żona siedziała do marca, w marcu została, bo nas wzięli oddzielnie, ale ona też siedziała w różnych tam miejscach. Także i ja myślałem, miałem nadzieję, że mnie też zwolnią. Na przełomie sierpnia i września w którymś momencie przyjechali kazali się spakować. No i on został wwieziony. Wszyscyśmy go żegnali z żalem, z łzami żegnali. Potem był komunikat następnego dnia, że Kuroń został oskarżony o właśnie przygotowanie obalenia ustroju przemocą i został tak zwaną sankcję prokuratorską. To był pierwszy czy drugi wrzesień dokładnie, taka była tam decyzja. No i potem przyjechali pomnichnika i jego wzięli. No i wszyscyśmy go żegnali, książki on raz dał, bo on miał dużo książek tam, temu książkę dawał właśnie w tym internowaniu. I jak już ten pomnichnik wyjechał, ten samochód wyjechał i tak wszyscy już tak go żegnamy, to poszedł do straży i mówi, panie wujek, pan też się spakuje. No i też musiałem się spakować, czy też mnie zawieźli na Rakowiecką. I tam dostałem sankcję 3 miesiące. I potem już tam siedziałem na Rakowieckiej non-stop. Oni przygotowali proces tak zwanej jedenastki. 4 z KOR-u, 7 z Komisji Krajowej Solidarności, żeby za ubalenie siłą ustroju. Z tym, że jak zaczęli zgromadzili 40 tomów akt, ja to wszystko potem czytałem, bo tam miałem czas na tej Rakowieckiej, to czytałem sobie. To olbrzymia liczba tego, ale tam nic nie było. To jest po prostu to obalenie ustroju, to się śmieli, że znaleźli pałkę w regionie Mazowsze i jeszcze coś tam znaleźli, to miała być tą pałką, mieliśmy ten ustrój obalić, to było... Oni sami czuli, że przygotowali różnego rodzaju takie prowokacje, takie fałszywki przygotowali, no ale ponieważ to już były inne czasy, to nie były czasy stalinowskie, proces musiał być otwarty jakoś, dziennikarze mogli wejść, oni sobie zdawali sprawę, że się ośmieszą. Ja miałem takiego prokurata wojskowego, to był pułkownik Kubala, prokurator wojskowy, który mnie prowadził jako
tego oskarżonego. I nie mam, że tak powiem, do niego złych słów, dlatego że on był takim służbistą. Nie specjalnie dokuczał. I on moim zdaniem czuł, że to wszystko nie ma sensu. Że oni, każdego można zabić, każdego można wsadzić, ale prawie to nie będzie. To nie będzie miało nic innego z prawem. I zrobili nawet jeden dzień procesu. I to tak się ośmieszyli tam, w ogóle z tego był jakiś skandal, bo przyszli obserwatorzy, ktoś z nich miał to wszystko, bo sądzę, na razie tak, to była siła, czy miał nadajnik w kieszeni, wszystko co było na procesie szło na zewnątrz, nasz człowiek. Oni wtedy, przyszedł meldunek taki po cichu, że wszystko co jest na sali jest znane na zewnątrz, że nadawane jest na żywo, spektakl. Kazali wszystkim wyjść i robili rewizję wszystkim. A adwokat de Villon był taki, no, gwiazda adwokatury, powiedział, on nie pozwoli sobie zrobić rewizji. To jest niezgodne z prawami. Adwokata nie wolno rewidować. Musi być nakaz. Nakaz i tak dalej. I oni w którymś momencie doszli do wniosku, że to bez sensu. Jest, i nas też już nie zrewidowali. I ten jeden dzień wystarczył, że oni już w ogóle zrezygnowali z tego procesu, bo widzieli, że się ośmieszają po prostu. No i potem była jakaś próba, żebyśmy się zgodzili na to, że wyjdziemy na jakieś umowę z nimi. Więc na przykład przyjechał zastępca sekretarza, nie, szef gabinetu sekretarza generalnego ONZ-u, taki Emilio de Coulard, czy jakoś tak się nazywa, Emilio de Oliveira, który prowadził rozmowy z Rakowskim, z Jaruzelskim, żeby nas wypuścili, tak jak teraz Kubańczyków, żeby wywieźć z kraju, gdzieś tam na jakieś wyspy gorące, z rodzinami. No i przyszedł on w więzieniu, chodziliśmy na spaceryniaku na Rakowieckiej, on chodził, Romaszewski, ja i Kuroń, był tłumacz oczywiście, przekonywał nas. No my powiedzieliśmy, że no, taka trudna decyzja, to my nie możemy takiej podjąć, musimy się spotkać z rodzinami, widzenie mieć z rodziną. Ja wtedy dzięki temu miałem widzenie z żoną następnego dnia. No i najważniejsze, że rodziny nie były za tym, bo to jednak była jakaś honor, że my nie możemy uciec z kraju. To nie my, to oni powinni uciec, nie my powinni uciekać z kraju. To jest dyshonor po prostu. I na następnym spotkaniu powiedzieliśmy, że nie korzystamy z tej oferty. Że albo proces, albo róbcie co chcecie. No i także potem była następna próba, była taka próba dogadania się z episkopatem, żebyśmy wyszli na wolność, że oni powiedzieli tak, że nie mogą zwolnić więźniów na Rakowieckiej, póki nie rozwiążą sprawy jedenastki, tych głównych oskarżonych. Coś z tym trzeba zrobić. Bo tak długo jak tej sprawy rozwiążą, nikogo nie wypuszczą z więzienia. W pewnym sensie byliśmy zakładnikami, że przez nas oni wszyscy siedzą tam w tym więzieniu. No i była taka próba przygotowana porozumienia, że z episkopatem, z tam doradcami Solidarności, że my wyjdziemy, i będziemy, obiecamy, że przez 2 lata, czy 3 lata, nie pamiętam, będziemy siedzieć spokojnie. Nic nie będziemy robić. O, i nam będzie wolno wyjść. Wtedy wszyscy inni wyjdą. To był 83 rok, te rozmowy były z nim. Nas wieziono jakimiś samochodami do Otwocka, tam jest taka willa, była wtedy SB, teraz jest pewnie MSW, na jakie rozmowy. No jedyna osoba, która nie wyszła, to był Michnik, który się zaparł, że on z celi nie wychodzi, bo się okazało, że on miał cynk. A to jest tam bardzo skomplikowane. Ktoś mu dał cynk, że taka propozycja będzie, abyśmy nie wiedzieli nic o tym. Biorą, każą spakować się, jedziesz, gdzie, to nie wiadomo. No i myśmy w tej chwili czekali na Michnika, Michnik nie wychodzi. Kuroń pojechał go namawiać, ale powiedział, że nie, w życiu nie wyjdzie do tego. Uzaparł się i to było bardzo ważne, że on się tego, bo ten zaparł, bo nie wiadomo, czy byśmy się zgodzili na to porozumienie, ale przez to w ogóle żadnego porozumienia nie było, potem było jeszcze jedno spotkanie w takiej willi w Konstancinie, też nas tam wozili i było głosowanie sondażowe takie, czy przyjmujemy, czy nie. I było 7 głosów przeciw i chyba 6 za, coś takiego, czy nie, to nie mogło być 12, 13, to było 7 za, czy 6 za, 5 przeciw, coś takiego było, że więcej było przeciw. I głównie ci skoro głosowali przeciw, a Sejnero się tam to różnie i wobec tego propozycja upadła, no i zwracamy do więzienia, trudno, siedzimy. No i oni wtedy doszli do wniosku, że po prostu trzeba wypuścić, koniec. I była amnesja w 1984 roku, to była pierwsza amnesja taka duża,
wtedy wszyscy wyszli na wolność, rzeczywiście wszyscy wyszli na wolność, ale potem znowu wsadzali do więzienia trochę. Ja w 1986 roku siedziałem po raz drugi i w 6 była druga amnestia i już wtedy już się skończyła. To już oni się szykowali, bo, że kolejne wsadzanie, wypuszczanie nic nie daje, to jest, nie jest metoda. I wtedy, jak już to była ta ostatnia amnestia, wtedy Solidarność powiedziała, że nie ma sensu działać w podziemiu, trzeba wychodzić z podziemia, działać jawnie. Co zrobią, to zrobią. Zamkną, nie zamkną. I wtedy były takie właśnie numery robione, że na przykład taki Witek Łuczywo, to był jeden z najważniejszych drukarzy, mąż Heleny Łuczywo, wyszedł, oni go na niego polowali od dawna, wyszedł. I poszedł do domu, zadzwonił do Jacka Kuronia. Mówi, Jacku, jestem w domu, mówię, abyście coś nikogo. Oczywiście telefony były na podsłuchu. Od razu do niego przyjechali, ale już oni mieli inną politykę. Nie, przyszli go pouczyć, żeby respektował rygory prawne, że jak nie będzie respektował, to będzie źle i tak dalej. I puścili. Także to była metoda wychodzenia taka przez... byłem w podziemiu, a teraz jestem w domu. Co chcecie, to róbcie. No i taka była próba legalnego działania Solidarności, no ona nie udawała się mimo tych strajków w 1987-1988 roku, dopiero właśnie po tym okrągłym stole się. I to wszystko.